Co robisz, Ewcia? Co to jest, powiedz? Kwiat dziurawca. Dziurawiec, tak zwany potocznie, tak? I ty obcinasz kwiatki. Te kwiatuszki. A tamto jest do wyrzucenia, te łodygi? Nie, z tego to można zalać wódką, nie? Spirytusem. Aha, i będziesz to zalewać spirytusem, wódką? No szkoda mi wyrzucić, nie? No właśnie, to trzeba. A tam zalałaś w tamtym dziurawcu to? Mhm. Znaczy to i kwiatki, tylko że do oleju muszą być tylko kwiatki, a do tego może być cała nadziemna część rośliny, nie? Aha. Że tak się wysłowię. I ten dziurawiec oczywiście jest gdzieś z głębokiej tajgi. Tak, no musi być. No. Gdzie zobaczą ludzką stopę, to całują taki teren, wiesz. No właśnie. Bo jak przy drodze, to nie ma co nawet... Nie ma tam więcej szkody. Właśnie. No i co, będziesz zalewać to w tych kwiatkach? Można to zalać oliwą z oliwek albo olejem słonecznikowym, migdałowym, lnianym, co kto ma albo co kto lubi. I to będzie lepsze przez to? No, ten czerwony składnik, dziurawiec swój, ten leczniczy, oddaje w towarzystwie alkoholu i oleju. Także zaparzenie wodą nie wyciągnie z niego tego leku, o który nam chodzi. Rozumiem. A ile się tego pije? Tego się nie pije. Tylko? No to na łyżki, jak ten olej, tak? No. To już na łyżki. No widzisz, jednak mówią, że alkohol szkodzi, a tu widać, że wręcz jest... Konserwuje zioło. Tak, wręcz musi być alkohol, bo woda niestety nie da rady. Nie da rady. No to tak wiele jest takich przepisów. Rozumiem, ale by trzeba kupić z pół litra spirytusu na to, czy litr, tak? Ile mówiłaś? Pół litra. To pozważymy to, nie? Aha. Tak musi być mniej więcej około oczywiście. Około, no dobrze, zobaczymy później, nie? Tak? Tak. Oczywiście, dobrze, no. A czy ty wiesz o tym, że ja jestem bez makijażu dzisiaj jeszcze? To nic, ja też jestem bez makijażu. I te kwiatuszki wrzucasz do tej buteleczki, tak? Tak. I później to zalejemy olejem jakim tam... My mamy słonecznikowy. Słonecznikowy. To może być zwykłym? Może to lepiej... No wiesz, no jak będziesz to pił, no to wiadomo, że właściwości oliwy z oliwek są lepsze, nie? No. Ale przecież ja oliwę z oliwek stosuję do wielu posiłków, więc ona mi jakoś tak szczególnie nie jest potrzebna. A, no właśnie. W specyfiku. Czyli zwykłym tym. I później po łyżce czy po łyżeczce to można pić sobie. To można poczytać w internecie tam, nie? Jak to się stosuje. W ogóle się powinno zapytać ponoć lekarza, nie? Czy to można swojego, bo jak ktoś bierze tak inne zawsze leki, mówią nie? Właśnie, nie, jak ktoś bierze inne leki, nie? A ja, bo to coś, nie. Co mam mówić, co to jest? To ma działanie uspokajające, właśnie. Bardzo silne, nie? Żeby nie dziurawiec dziurawcem popijać, nie? Żeby nie leki żeby nie za dużo. Na depresję albo na uspokojenie nie popijać z dziurawcem, bo to właśnie. Nie o to chodzi, nie? Dobrze. Spirytu? To trzeba wlać. Nie mam spirytu, no to trzeba kupić. No to kupić. Później trzeba kupić i tak, i tak. No. Musisz sobie zrobić makijaż i wtedy pojedziemy i kupimy. Patrz ile tam... Cały olej wywalisz. Aha, i tutaj do tego jeszcze jest... za dużo, zobacz. Nie, ma przykryć. Tak? No. I do tego jeszcze mówisz 3 łyżki? Spirytu. To ci nie wejdzie, popatrz. Oj, to odleję oleju, no tam, to nie apteka, nie? Ja? No. Dobrze. Zioła szwedzkie żeśmy przelali do tego słoiczka, bo potrzeba było tego dużego do dziurawca, tak. I tego dziurawca zalejemy tym spirytem, tak? Tak. Który kupimy w sklepie. No tym samym, co zalewaliśmy to. 70% musi wyjść, nie? Tak trzeba. Aha, no to spirytus plus... Plus szklanka wody. Szklanka wody. Litry spirytusu, żeby... no. No dobrze. Co, wylejesz ten olej i podgrzejesz z powrotem? Nie, tutaj... Czytałem. Nie, to już daj spokój, już jest dobrze tak jak jest. Ja muszę... I tam trzeba jeszcze 3 łyżki spirytu wlać, ale wiesz kiedy, nie? Tutaj mamy 4 takie buteleczki spirytusu, które pójdą do tego, jak to się nazywa? Dziurawiec. Dobrze, do tego dziurawca wlejemy. Wszystkie 4 tam wlewamy, czy jak? Trzeba to utłuc, ubić ten dziurawiec, żeby się pokrył, nie? Aha, i żebyś... zobaczymy, bo tam jeszcze szklanka wody, to nie trzeba całym spirytusem. A wlałaś już tą wodę, nie? No, a masz spirytus gdzie? Tutaj. No, to musimy go przelać na przykład w dzbanek i na pół litra, czyli na 2,5 tej buteleczki,
szklanka wody i to jest 70% w tym. No i tam szklankę wody, to wlejesz szklankę wody, resztę spirytusu i też będzie, nie? No tak, ale ja piszę wodę. No. Dobrze, to już będziemy wlewać, tak? A, sama łąka. Mhm. Pokaż. Tak. Jak pachnie? Jak łąka. O! Wlejem. Tu mamy 200, tak? 200. Musisz, bo tu w jednym jest ten, no to... O. Tu. Pachnie spirytusem. 400. Jeszcze połowa, to ten, no. Pokaż jeszcze, bo tam uszczknęłaś trochę, to no, jeszcze. Ja tak na pół. No ja wiem, to jeszcze troszkę. No dobra. Dobra? No dobra. Będzie git? Będzie super ancko. Rozrobimy, nie? Tak. Rozrobimy. I wlejemy do... Czego to? Do dziurawca. Do dziurawca. Ten robi od rana dziurawiec i się do czego wlewa. I wlejemy do dziurawca. Według tego, co piszę na internecie, ta wódka teraz no. Zawiera 70%. Ale patrz, prawie nie widać jej. Może... Będzie ją widać. 70%. To może wlej jeszcze resztę tego spirytusu. Ja wleję, tylko rozumiem. No. To powiedz mu jej chłopaczku, że chcesz pojeździć na rowerze z nią. O, ja się nie dziwię. Dolia, jeździ z nim na rowerze. On jej dokucza, a później chce z nią. Chyba, że jej dokuczasz za bardzo i nie chce. Nie dokuczam. Co, wody będziesz wlewała? Aha. Skoro ona... Patrz. Dobra, to pół. To jeszcze trzeba przestudzić tą wodę, nie? Pokaż ją. No szklanka zimna, nie? To i woda no, zimna. No tak. Spójrzmy paluch. Gorąca. No właśnie. Dobra, to przestudź ją jeszcze trochę. Na szybkę się ją przestudzimy. Aha, o, teraz nam ładnie to pokryło. Patrz, już się ta woda czerwieni, ty. Teraz będzie czerwona jak to. No. I taki, o, czerwony kolor. No właśnie. I ten, i to weszły 4 spirytusy. Na ile? Na 1,5 szklanki. Na 1,5 szklanki. Na półtorej. Czemu ty miałczysz, opaczku? Widzisz, że nagrywam, żebyś mi nie miałczał teraz. Jak chcesz iść na rowerku, to sobie jeździ. Tak. Nie ma lekko. I teraz tak, to wszystko mamy ustawione na słonecznych oknach. Właściwie na jednym słonecznym oknie. Cały dzień tu jest słońce. I tu jest tak, to jest dziurawiec. To są zioła szwedzkie, a to jest dziurawiec z olejem. Olej z dziurawca, właśnie. I to też jest dziurawiec już. Nalewka. Nalewka, już jakiś czas stoi. I to też jest nalewka będzie, nie? Tak, to będzie to samo. To będzie też takie czerwone. Uh-huh. To postoi tutaj i ten dziurawiec się weźmie Przeleje go... do ciemnych butelek. No właśnie, i schowa do... spiżarni. Do spiżarki. Do chłodnego miejsca. Do chłodnego, ciemnego miejsca. No. I tyle, nie? Uh-huh. I będziemy się leczyć. Podobno cholesterol zbija ten dziurawiec, więc... Jak najbardziej. Będę miał mniej cholesterolu, bo mam trochę za dużo. Chociaż tak dużo nie mam, ale